jestem doktorem teologii. Pracuję w Klubie Jagiellońskim jako asystent redaktora naczelnego opiniotwórczego kwartalnika Klubu Jagiellońskiego Plefio. Działam też w Fundacji Pro Prawo do Życia oraz Katolickim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół. Bawer robi dużo rzeczy takich, które się dzieją mocno nieformalnie. Często się dzwoni do Bawera i do jego żony Grażyny, bo to są ludzie, którzy mówią, tak, zadziałamy, zrobimy coś. Jest trudno? Okej, okay, jest trudno, ale znajdziemy wspólnie jakichś ludzi, więc nieraz było tak, że Bawer dzwonił, załatwiał, pomagał. W świecie, w którym bardzo często już nie ma autorytetów, wszystko potrafimy zanegować. Bawer jest tym człowiekiem, który zdecydowanie wie, w którą stronę zmierza, posiada swoje autorytety, wartości i on tak jakby wie o co walczy. Moim zadaniem w życiu jest dostać się do nieba. Głównie staram się nauczyć ludzi myślenia o sobie w taki sposób, żeby zobaczyli swoją godność o sobie i żeby nauczyli się myśleć w ogóle. Chciałbym też wrażliwić o sobie z niepełnosprawnością środowisko. To one kreują tę rzeczywistość wokół siebie. W małżeństwie każdy człowiek jest sobą. I jak osoba niepełnosprawna bierze ślub, to nie po to, żeby ta druga osoba się nią zajmowała, tylko dlatego, że każdy ma swoje życie, każdy jest ciekawym, fajnym człowiekiem i chcemy coś budować razem, ale to rzadko wygląda tak właśnie, że ja z Bawerem gdzieś jeszcze, czy że ja mu głównie pomagam, bo zanim mnie poznał, też sobie jakoś radził. Mieszkał wtedy sam z kolegą, wyprowadził się już jakiś czas wcześniej z domu rodzinnego i generalnie sobie organizował życie po swojemu i to dalej się tak toczy. Bawer jest osobą, która rzuca nam tematy, z którą konsultujemy wiele rzeczy. Brał też udział w seminarium ideowym, które sobie organizowaliśmy w wakacje. No i bierze udział w większości spotkań otwartych naszej organizacji. Pomimo swoich problemów z poruszaniem się, zawsze dociera jakoś do nas na to trzecie piętro, gdzie nie mamy windy. Chyba dla niego nie ma rzeczy nieosiągalnych.